Cześć! Dzisiaj poznamy razem plotter KiCad Maker 3. Sprawdźmy, co znajduje się w pudełku, czyli co otrzymasz wraz z urządzeniem na start. W paczce znajdziemy materiały testowe do wykonania pierwszych cięć oraz zasilacz i kabel USB. Są one niezbędne do uruchomienia urządzenia. Posprzątajmy tu trochę i przyjrzyjmy się temu z bliska. Z pudełka wyjęłam plotter Maker 3 w kolorze jasno-niebieskim, materiały testowe oraz kopertę. Co wchodzi w skład materiałów testowych na start? Arkusz białego papieru do etykiet, arkusz czarnej folii Smart Iron On do naprasowanek, folia transferowa do przenoszenia naklejek na wybraną powierzchnię oraz matowy arkusz Smart Vinyl do naklejek. A co znajduje się w kopercie? Mamy tutaj skróconą instrukcję w języku angielskim. Nasze polskojęzyczne materiały otrzymujecie w wiadomości mailowej od razu po zakupie. Testowy arkusz folii, którego użyjemy podczas pierwszego cięcia oraz broszurę z informacjami o bezpieczeństwie. Teraz czas podłączyć urządzenie. Podczas pierwszego cięcia używamy kabla USB, natomiast później urządzenie może spokojnie połączyć się za pomocą Bluetooth. Z wnętrza plottera wyjmujemy styropian zabezpieczający. Mamy tu widoczne dwa uchwyty. W pierwszym, oznaczonym literą A, możemy umieszczać mazaki do szkicowania. Natomiast w drugim, jak widzicie, znajduje się ostrze. Za jego pomocą wytniemy papiery oraz folię. Możemy je także wymieniać na inne akcesoria dedykowane do tego modelu, takie jak narzędzie do bigowania, tłoczenia, perforacji czy ostrze obrotowe do cięcia tkanin. Ok. Teraz pora uruchomić plotter. W programie KiCad Design Space wybieram model KiCad Maker 3 i postępuję zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami. Po zakończonej rejestracji czas na wycięcie pierwszego wzoru. Wybieram jeden z sześciu proponowanych wzorów i ponownie podążam za samouczkiem, który przeprowadza mnie przez proces włożenia ostrza i prawidłowego załadowania folii pod rolki urządzenia. Po chwili plotter rozpoczyna wycinanie i wzór naszego kwiatka jest gotowy, o czym poinformuje nas komunikat na ekranie. Wyjmuję więc arkusz z plottera i odcinam fragment ze wzorem. Następnie za pomocą narzędzia haczyk zdejmuję wszystkie niepotrzebne fragmenty folii. Nanoszę na wzór folię transferową i przenoszę go na wybraną powierzchnię.
Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw koniecznie łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, a jeżeli podczas oglądania pojawiły się jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, bardzo chętnie na nie odpowiem w komentarzach.